Tematem dzisiejszego polskiego stołu są ziemniaki. Czy nadal jesteśmy potęgą w ich uprawie? Spożycie spada czy rośnie? W Wielkopolsce ziemniak, czyli pyra, zajmuje szczególne miejsce w tradycji zarówno rolniczej, jak i kulinarnej. Jednym z ulubionych dań jest tu pyra z gzikiem, często serwowana w gryszczeniówce. Jest to bardzo proste, tradycyjne poznańskie danie. Na początku gotujemy ziemniaki, czyli poznańskie pyry tak zwane, a w międzyczasie przygotowujemy gzik. No właśnie, najważniejszy jest ser. Jaki? Tak, ser najlepiej własnej roboty, półtłusty, ser twarogowy. I do tego sera dodajemy śmietanę, najlepiej słodką, 12%. Do tego trochę drobno pokrojonej cebulki i przyprawy. Pieprz, sól i posypujemy szczypiorkiem. Inkowie uprawiali ziemniaki już 3,5 tysiąca lat temu. Do Polski przywiózł je prawdopodobnie z wyprawy wiedeńskiej Jan III Sobieski. Po latach ziemniaki, kartofle, bulwy, pyry zagościły na polskich, nie tylko królewskich stołach, no i oczywiście na polach. Jeszcze kilkanaście lat temu Polska szczyciła się czołową pozycją wśród europejskich producentów ziemniaków, jednak z roku na rok powierzchnia ich upraw zmniejszała się. To były prawie 2,8 miliona hektarów ziemniaków w latach 70. i jeszcze ponad 1 200 000 w roku 90, no co stanowiło 12% powierzchni w strukturze upraw w Polsce. Natomiast w ostatnich latach niestety jest to tylko 5% powierzchni w strukturze zasiewów naszych roślin uprawnych, czyli jest to bardzo mało. Podstawowym powodem tych zmian jest zmiana sposobu użytkowania ziemniaków. Były one kiedyś podstawową paszą w żywieniu zwierząt, przede wszystkim świń. Dziś byłoby to za drogie. Poza tym bardzo zmniejszyła się liczba gospodarstw uprawiających ziemniaki na samo zaopatrzenie. Z innych powodów to możemy wymienić również ograniczenie po wejściu do Unii nam kwoty na produkcję skrobi. Aktualnie mamy przyznaną kwotę 145 tysięcy ton skrobi i nawet jej nie wykorzystujemy. No, dane, jakimi dysponujemy, mówią, że to jest tylko 118 tysięcy ton. Do problemów plantatorów ziemniaków należy dodać jeszcze fakt, iż nasz przemysł spirytusowy praktycznie zaprzestał produkcji. Cena spirytusu osiągnęła minimum opłacalności. Poza tym właściwie zaniechano eksportu ziemniaków. Powodem jest choroba, bakterioza pierścieniowa, no, które w naszej opinii, nie tylko mojej, nie ma większego znaczenia gospodarczego, jednak jako choroba kwarantannowa przy stwierdzeniu obecności takiej choroby w jakimkolwiek gospodarstwie, na jakimkolwiek polu, z tym się wiążą bardzo restrykcyjne działania dla rolnika. Wymiana materiału sadzeniakowego, dezynfekcje, specjalny zakład do przetwórstwa. Także uważamy, że te wymagania są zbyt restrykcyjne, odstraszają rolników od eksportu. Niewątpliwie sporo problemów mieli w ostatnich latach producenci ziemniaków w naszym kraju. Jednak, jak podkreślają specjaliści, mamy tradycje i możliwości, by znów być liderem w produkcji ziemniaków. Wciąż to bardzo ważna roślina na polskiej wsi. Proszę Państwa, byliśmy, a może ciągle jeszcze jesteśmy potęgą ziemniaczaną. Jaka jest przyszłość Polski jako producenta ziemniaków? Właśnie o to pytam Panów. Panie Przemku. Ziemniak jest produkowany na różne cele. Mamy popularny ziemniak produkowany na cele do konsumpcji bezpośredniej, ale również na skrobie. I tutaj w rejonie, w którym ja mieszkam, mamy takie trochę przykre doświadczenie, ponieważ zakłady ziemniaczane w Poznaniu, w Luboniu, które funkcjonowały przez wiele dziesiątków lat, zostały zamknięte. Zakład przeniesiono do miejscowości oddalonej od Poznania ponad 100 km dostawów. Sam osobiście produkowałem dosyć sporo ziemniaków przemysłowych.
Niestety cena transportu, jaka jest przetransportowania tych ziemniaków o ponad 100 km dalej, sprawia, że produkcja tego ziemniaka stała się nieopłacalna i niestety zostałem na produkcji bardzo małej ilości ziemniaków, wyłącznie no na tak, cele jadalne. Nie tylko w tym segmencie ilość upraw, areał uprawy ziemniaków spada. Dlaczego? Znajdujemy się w Wielkopolsce, o której bym powiedział. Nie Wielkopolanie mówią, że kraina pyrami stojąca, gdzie jest nisko latająca stonka i kwitnące pyry. Ale no, tutaj ten obraz, gdzie praktycznie no, ta trójpolówka, zboże o zimę, żyto, ziemniak, owies, to już przeszło do historii. Ziemniak był używany powszechnie 20 lat temu w karmieniu trzody chlewnej, parowniki, ten obraz jesienny, kiszenie, który był zakiszanie. Produkcja alkoholu tutaj alkohol. Spadła. Produkcja, tak, tu jest produkcja alkoholu, kwestia tutaj krochmalu, mączki skrobiowej, która jest używana. Ale weszło przetwórstwo w ziemię. W tej chwili weszliśmy praktycznie na wykorzystanie bezpośrednie, ale obserwuje się no, spadek spożycia. Kiedyś, no, też jeszcze 20 lat temu, przy zaopatrzeniu zimowym, kiedy jeszcze były nieogrzewane piwnice, to się liczyło 100 kg na osobę w rodzinie i takie zaopatrzenie w miesiącu. Dwa worki. W miesiącu październiku. Znaczy, ale spożycie było większe w skali roku. Bo... W miesiącu październiku się robiło i to było takie zaopatrzenie. Teraz praktycznie to jest kupywanie woreczków 15-kilowych, a najczęściej tych 3-kilowych. Zapasów ziemniaków na zimę robić już nie trzeba. W sklepach i na straganach coraz częściej można już wybierać odmiany, choć konsumenci raczej nie wiedzą, że mamy zarejestrowanych aż 137 odmian ziemniaków. Widać odmiany jakościowe. Może dlatego wciąż nie ma zbyt drastycznych zmian ilościowych, jeśli chodzi o konsumpcję. O tyle optymistycznym faktem jest, że skala produkcji towarowej, czyli na potrzeby konsumpcji i przetwórstwa, ona się nie zmienia. To są ilości rzędu 3,5 do 4 miliona ton i one się ciągle utrzymują. Spożywamy w przeliczeniu na mieszkańca około 120 kg. No i dorównują nam w tym względzie nasi wschodni sąsiedzi z państw Europy Zachodniej, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia. Rynek dyktuje producentom warunki. Produkcja ziemniaków jest kosztowna. W Polsce mamy także do czynienia z problemem wielkości uzyskiwanych plonów, które w 2009 roku wyniosły 189 decyton na hektar i ukształtowały się na jednym z niższych poziomów spośród krajów Unii Europejskiej. Potrzeba zmian w myśleniu o uprawie ziemniaka i doboru właściwych odmian. Wzrasta zainteresowanie uprawą intensywną. To wszystko sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają zabiegi pielęgnacyjne i ochrona roślin. Kierujemy się oczywiście przede wszystkim zdrowiem ludzi, bezpieczeństwem dla środowiska, no i oczywiście tym, żeby ta produkcja miała charakter jak najbardziej ekonomicznie uzasadniony. Mamy produkty służące do ochrony przed zachwaszczeniem, a to jest główny i zawsze występujący problem na polskich polach, a także produkty, które chronią przed chorobami grzybowymi. Nie byłoby to kompletne, gdybyśmy pominęli milczeniem zaprawy. Uprawa ziemniaków może i powinna być inna niż przed laty. Choć ta roślina ma swą długą historię, czas pisać nowe karty. Może po wprowadzeniu stosownych uregulowań okaże się, że ziemniaki doskonale sprzedawać będą się do biogazowni? A może znów rozwinie się polski eksport? Są ku temu przesłanki. Najbliższy czas pokaże. Przypomnijmy, że to historycznie ziemniaki uratowały Europę w okresie Wielkiego Głodu, szczególnie Irlandię, której pomniki tam stawiają, gdzie pomniki stawiają ziemniakom. No i wróćmy do naszego tematu. Co zrobić, oprócz oczywiście promocji, o której tu cały czas mówimy, żeby ta sytuacja się zmieniła i żebyśmy, być może to się nam będzie opłacało, znowu stali się potęgą ziemniaczaną? No przede wszystkim tu jest potrzebne zaangażowanie no naszych przedstawicieli, bo mam sygnały z południowej Europy,
że nasilające się ocieplenie klimatu powoduje, że tereny te przestają, w tych terenach przestaje być możliwe produkcja ziemniaka. Ale Polska ma bardzo dobry klimat do uprawy ziemniaków. W tym momencie stworzone by były warunki. W tej chwili praktycznie, jeżeli by były tylko możliwości, to wzięliby każdą ilość. Natomiast my byśmy musieli tutaj wieloletnie umowy zawrzeć na produkcję, bo też praktycznie i cała baza hodowlana przygotowania sadzeniaków, żeby magazynowanie, w to inwestujemy, ale inwestujemy na poziomie potrzeb. Co trzeba zrobić, żeby pan zaczął uprawiać ziemniaki? Proszę państwa, rolnik to jest też przedsiębiorca. Ziemniak jest uprawą, którą jest trudno odbudować, trudniej niż zboże. Trzeba, tak jak tutaj pan powiedział, materiał sadzeniakowy, to nie jest kwestia jednego roku, dwóch, to jest kwestia kilku lat przygotowania przechowalni do ziemniaków, wybudowania odpowiednich budynków, wyposażenia w odpowiedni sprzęt, mikroklimat i tak dalej. Czy pan jest dostatecznie umotywowany? Motywuje mnie wyłącznie ekonomia. Jeżeli, tak tu zostało powiedziane, będą umowy wieloletnie, zapewniające godziwą cenę, to jestem przekonany, że w Wielkopolsce nie będziemy musieli długo czekać na to, żeby rolnicy... Czyli trzeba zwrócić uwagę rolnikom na ten temat, bo szykuje się dobry biznes na ziemniakach. Witam państwa serdecznie. Dziś z naszym ekspertem porozmawiamy o alternatywnych formach zatrudnienia. Ostatnio mówiliśmy o umowach o pracę. W jaki inny sposób jeszcze można zatrudnić pracownika? Tu oczywiście nie będziemy mogli mówić o zatrudnieniu pracownika, ale powierzenie pracy na czas określony może nastąpić na podstawie albo umowy o dzieło, to w przypadku takim, gdybyśmy chcieli powierzyć pracownikowi wykonanie konkretnego zadania, określonego w czasie i przede wszystkim co do rezultatu, który chcemy, ażeby został osiągnięty, albo na podstawie umowy zlecenie. W tym przypadku chcemy, żeby zlecenie, tak, to zadanie zostało wykonane w sposób maksymalnie staranny, ponieważ jest to umowa starannego działania. Ale w jaki sposób rolnik, który potrzebuje pomocy przy tego typu działaniach, jak zasiać, zebrać, a ma do czynienia nie z firmą, w jaki sposób ma to rozstrzygnąć, żeby to było zgodne z prawem? Umowa o dzieło, umowa zlecenie? No w takim przypadku, gdybyśmy chcieli, żeby ktoś wykonał dla nas taką czynność, jak zaoranie pola, ewentualnie zasianie czegoś na tym polu, no to wydaje się, że właściwa byłaby umowa zlecenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.